Sportowe Emocje zaprasza serwis www.sportoweemocje.com.pl. Proszę Państwa, 90 lat świętował w tym roku Radny Częstochowa i dzisiaj oficjalnie zamykamy świętowanie tych 90 lat. Chyba wszystkie nie będę mógł nic mówić. Kibice Rakowa będą dzisiaj dopingować swoją drużynę w wielkiej rywalizacji piłkarskiej Gwiazdy, bo dzisiaj walczymy o puchar, przewodni puchar piłkarskiej Gwiazdki i będzie to gra na serio. Proszę bardzo, witamy nasze 8, a w zasadzie 9 drużyn, które za chwilę zobaczymy na tym właśnie pakiecie. Proszę Państwa, pierwsza czwórka to najwyżej notowane oprócz Rakowa drużyny piłkarskie z naszego regionu. Jako pierwsza wyprowadzana przez trenera Dawida Jankowskiego i jego drużynę Rakowa z rocznika 94, drużyna LKS Kamienica Polska. Jako druga drużyna z tej samej klasy rozgrywkowej, wyprowadzana przez młodych chłopaków z rocznika 2001 i 2002, zawodnicy RKS Draków pod wodzą Artura Minkiny, Unia Rydziny, proszę Państwa. Ta trzecia drużyna z trzeciej ligi, wyprowadzana przez trenera Krzysztofa Kołaczyka i jego drużynę z rocznika 96-97, Wiktoria Częstochowa. Prezentowana dla nas przez łączoną drużynę z rocznika 98 Rakowa i APN-u, trenerzy Norbert Janusz i Robert Brzeziński, siódma drużyna trzeciej ligi, Skra Częstochowa. Cztery drużyny rozstawione, wszystkie znacie na pewno bardzo dobrze, bo od lat uczestniczą w piłkarskiej Gwiazdce. Jako pierwsza wyprowadzana przez Akademię Piłki Nożnej rocznik 99-2000. Tutaj ich wyprowadzi trener Dawid Paszczykowski, a zwykle zajmuje się nimi trener Dawid Trzękowski, drużyna Fachowca. Drużyna Ekstraklasy i pierwszej ligi wyprowadzana przez rocznik 2001-2002, Akademia Piłki Nożnej, trener Łukasz Tomczyk. Ekstraklasa i pierwsza liga, powitajmy gorąco. Widzicie na kilku naszych starych znajomych, którzy Krakowa poszli na szersze wody. Przyprowadzili dzisiaj, przywieźli do Częstochowy paru swoich najlepszych przyjaciół. Mili Państwo, za chwilę rocznik 95 z trenerem Dawidem Jankowskim na czele prowadzi na nasz parkiet największe gwiazdy dzisiaj. Piłkarską Gwiazdkę, reprezentacja piłkarskiej Gwiazdki. Zapraszamy. Trener Jankowski na Krzysztofkę zagapił. Wielkie brawa. Teraz będzie pewnie aplauz największy, bo fanów tej drużyny jest dzisiaj z nami zdecydowanie najwięcej. Prezentowana przez drużynę Akademii Piłki Nożnej najmłodszych chłopaków dzisiaj na tej sali. Roczniki 2003, 4, 5 i 6. Trener Marek Polański, Raków Częstochowa. Hey! Robot, you should do for the bread! Hey! Robot, you should do for the bread!
wyprowadzona przez, spójrzcie na tych młodych chłopaków, 5, 6, 7 i 8 latków pod wodzą Krzyśka Kościańskiego z Rakowa Częstochowa. Drużyna reprezentacji kibiców Rakowa. Wielkie brawa. I Państwo, mamy na środku wszystkich uczestników Piłkarskiej Gwiazdki 2011. Jeszcze raz wielkie brawa dla całej ekipy. www.sportoweemocje.com.pl